Bardzo mi przykro, niestety ze względów tak zwanej prozy życia nie jestem w stanie tutaj z Państwem być na miejscu. Tym niemniej oceniam wszystkie filmy podobnie jak pozostali, czyli poprzez internet, czyli niewiele się różni od wszystkich widzów. No i coś mogę powiedzieć, no oczywiście przede wszystkim gratuluję tym, którzy te filmy już zrobili i zgłosili na festiwal i przeszli tak zwane wstępne eliminacje i są coraz bliżej finału. Myślę, że jest to na pewno ciekawe wyzwanie dla początkujących filmowców, żeby zacząć swoje filmy robić na tym sprzęcie, który mamy, jak to się mówi, na co dzień pod ręką. No, żyjemy, jak to się mówi, w niesamowitych czasach, gdzie rzeczywiście mamy w dłoniach cały czas właściwie przenośne, malutkie kamery i właściwie wszystko, co się wokół nas dzieje, może stać się jakimś zalążkiem, zaczynem do czegoś większego, do większego filmu. Jak to będzie w przyszłości, tego nie jestem w stanie stwierdzić. Czy nagle wszyscy zaczniemy kręcić filmy na komórkach? To chyba nie, ale generalnie na pewno wyzwanie jest wielkie i na pewno ten, który użyje tego sprzętu według mnie w sposób najbardziej adekwatny, w sposób najbardziej dla nas zrozumiały, jakby, jak to powiedzieć, że uprawomocni film, swój film, tym właśnie, że nakręcił go na komórce, na pewno ma największe szanse. Zobaczymy kto, zobaczymy jak to się skończy. No w każdym razie, jak na razie trzymam kciuki za wszystko.